Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo, ja chciałem postawić, wydaje mi się, że bardzo ważkie pytanie. Dlaczego w procesie legislacyjnym tej ustawy nowelizującej prawo o ruchu drogowym, czyniony jest taki pośpiech, wręcz ze strony rządu bardzo duży dyktat? To przecież mój przedmówca o tym powiedział, na co też zwracaliśmy uwagę, że ta ustawa, która tak naprawdę ingeruje w sferę wolności obywatelskich, jest procedowana bez opinii ważnych organów konstytucyjnych państwa. Ta ingerencja w wolności obywatelskie to przede wszystkim prawo do ochrony danych osobowych. Ta ustawa zakłada, że bez uzasadnionego prawnego interesu każdy, kto wyrazi zainteresowanie dostępem do danych gromadzonych w centralnym rejestrze pojazdów i kierowców, będzie miał do tego dostęp, a tam będą gromadzone również dane wrażliwe. Procedowanie tej ustawy pod dyktatem rządu stawia kolejne pytania związane z pośpiechem. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Nie chciałbym tego kończyć banalnie, tak jak to się zazwyczaj mówi, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Czy w tym przypadku nie mamy właśnie do czynienia właśnie z taką sytuacją? Dziękuję bardzo.